Nie wystarczy iść. Trzeba jeszcze iść w właściwym kierunku. Niech sumienie będzie twoim przewodnikiem. Jeśli nie wiesz, gdzie idziesz, zajdziesz gdzie indziej. Spójrz przed siebie, zanim skoczysz. Poznaj swój kierunek, czyli uważaj na zakrętach. Z twojego złego nie wybieraj żadnego. Przygoda twojego jutra zależy tylko od ciebie i nigdy nie jest na nią za późno. Nie wolno robić fałszywych kroków, ale iść trzeba. Nie jesteś skończony. Zawsze możesz zacząć tworzyć siebie.